Sponsorem relacji jest Bike Leszno oraz Motorex, oferujący akcesoria rowerowe, motocyklowe oraz serwis. Leszno, Leszczyńska 41, wylotna Święciechowe. Kubiak Stal to nowoczesne rozwiązania ze stali nierdzewnej, szkła oraz drewna dla Twojego domu i firmy. Uwaga, nowość! Oferujemy również usługę wypalania elementów ze stali oraz aluminium. Relacje oglądacie dzięki firmie Łabimex, producentowi gotowych dań, które smakują gdziekolwiek jesteście. Relacje oglądacie Państwo dzięki firmie Klimos, specjalizującej się w instalacjach klimatyzacji oraz chłodnictwa od 10 lat. Leszno, Konkolewska 18. Do prezentacji przeprowadził kapitan Piotr Pitter-Pawlicki! A my życzymy zawodnikom zrobicie na torze i trybunach postawy fair play. Zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu, jeszcze oficjalne wyniki 15 wyścigu. Tak szybciutko, 3 punkty Emil Sajfurinow, 2 Piotr Pawlicki, 1 Szymon Woźniak, a czas 61,97 sekundy, 61,97 sekundy. Ale
gratuluję wysokiej wygranej, składam gratulacje na Twoje ręce. Jako, można powiedzieć, dzisiejszy ojciec sukcesu, 14 punktów na Twoim koncie, znakomity kolejny wynik w Twoim wykonaniu. Może zdradzisz receptę takich doskonałych wyników? No bardzo dziękuję, tak, no było ciężko. Recepty żadnej nie ma, tak, tylko jest, mi się wydaje, że jak każdego z naszego teamu jest praca ciężka i każdy po prostu miał większe może szczęście, jakieś lepsze dopasowanie i był gotowy lepiej, także akurat no, mi wszystko pasowało, miałem prędkość i mogłem swoje doświadczenie, można powiedzieć, skorzystać z tą prędkością i być szybkim, także wygrywać biegi. No wiadomo, że tor był, mi się wydaje, że bardzo dobrze przygotowany na tyle, że można było i wyprzedzać i były mijanki, tak, na torze i od początku zawodów i jedynie była kwestia, może ciężko było dopasować się od początku, bo albo mieli z Gorzowa chłopaki problem, albo my mieliśmy problem na ustawieniach, tak, ale szybko wyciągnęliśmy jakieś wnioski i daliśmy radę. Do połowy meczu był remis na tablicy wyników. Spodziewaliście się, że uda wam się jeszcze aż tak odskoczyć rywalom? Spodziewaliśmy jedno, że będzie ciężki mecz i Gorzów to na tym torze bardzo szybko jeździ zawsze i nie było, że to jest łatwe jakieś punkty, dlatego ja mówię, że to nie był łatwy mecz i po prostu musieliśmy być skupieni na tyle, żeby pociągnąć do końca i właśnie teraz z Peterem też pod koniec pogadaliśmy, że fajnie by było, żeby ten 14-15 bieg wygrać 5-1, żeby mieć przewagę i wiadomo, że jak pojedziemy później latem do Gorzowa, to tam jest też ciężki teren i Gorzów będzie u siebie, no będzie ciężko powalczyć. Także my mamy jakąś teraz przewagę, 12 punktów i no, będzie dobrze. Mam jeszcze pytanie odnośnie tego 15 biegu, bo wam upadł Bartek z Marzlik. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Ja szczerze mówiąc to, no, wiedziałem, że jest miejsce, no i pojechałem w to miejsce. Chyba Bartek nie spodziewał się, że ja wyjadę tam i zaczął zjeżdżać i później już jak przyjechałem, to czułem tylko, że coś jakby ciężko mi było wejść w luk, także, a to okazało się, że Bartek po prostu był tam, że zahaczyłem jego nogę i on się przywrócił, także sędzia zrobił decyzję, którą zrobił i najważniejsze, że wszyscy cały Bartek jest. Na twoim koncie 5 punktów i defekt. No to na początek zapytam o ten defekt. Co tam się stało? No szczerze mówiąc będziemy to jeszcze diagnozować, bo motocykl tutaj odpaliliśmy w parkingu i gdy postawiliśmy na stojak, wszystko było dobrze, ale na to, że no, gdy, jak ten motocykl złapał takiej, no nie wiem, przyczepniejszej nawierzchni, to on po prostu mi zgasł i to takie dosyć nietypowe zachowanie i na pewno z gaźnikiem jest wszystko ok, bo tutaj od razu na miejscu to sprawdziliśmy, widocznie być może na pewno będzie coś z prądami, więc teraz po niedzieli muszę oczywiście tutaj przyjechać na trening i to sprawdzić, żeby taka sytuacja już nie miała miejsca, ale oczywiście przypominam, że no niestety, ale nie mogliśmy tego przewidzieć. Trójka w biegu juniorskim, później wcześniej 0, później 1-1. Zadowolony jesteś ze swojego wyniku? Gdybym jechał w trzech biegach, te 5 punktów byłoby ok. Nie, jechałem dzisiaj w 5 biegach, zrobiłem 5 punktów i oczywiście nie jestem zadowolony. Cieszę się oczywiście, że drużyna wygrała, bo to są zawody drużynowe i to jest najważniejsze. Jeśli chodzi o wynik indywidualny, no dzisiaj się nie tutaj... Wiadomo, no zrobiłem te punkty i w jakimś stopniu pomogłem drużynie, ale nie tak, jakbym chciał. No i co, no trzeba popracować, trzeba... myślę, że te dobre momenty tutaj jeszcze na stadionie Smoczyka nadejdą. Szukam aktualnie tutaj na tym torze optymalnych ustawień. 12-punktowa zaliczka przed późniejszym meczem w Gorzowie to bardzo duża zaliczka według mnie, myśląc też o bonusie. Tak, śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni. Patrząc jak ten mecz się układał, no to gdyby oczywiście nie te od 13 biegu to mocne uderzenie naszej drużyny, no, byłoby inaczej, ale chłopacy naprawdę pokazali klasę, dopasowali odpowiednio te motocykle i wszystko poukładało się po naszej myśli. Cały czas trzymaliście nerwy na wodzy, bo no, do połowy meczu tutaj no, bardzo wyrównany wynik na tablicy wyników się pokazywał. Oczywiście, że tak, jesteśmy profesjonalistami i
i nie panikujemy oczywiście, wiadomo, zrobiło się gorąco, ale każdy wie, po co jeździ na żużlu, po co ściga się dla Unii Leszno, chcemy wygrywać i najważniejsze w tym sporcie jest między innymi to, żeby zachowywać spokój, mimo tego, że nie wiem, no ja zrobiłem 5 punktów, wiadomo, jestem zły, zawiedziony, nie po taki wynik przyjechałem, oczywiście swój indywidualny, drużynowy, po taki przyjechałem. No ale co, trzeba wyciągać wnioski, trzeba się uczyć, sezon jest długi i najważniejsza część sezonu jeszcze przed nami. Ale do wczorajszego swojego wyniku indywidualnego chyba nie masz zastrzeżeń. Nie, tam wszystko przygrało, mało tego, tym samym motocyklem, który dzisiaj mi zdefektował w biegu 12, jechałem wczoraj całe zawody, także trochę mówię do chłopaków, że jak ten defekt miał się wydarzyć, to mógł się właśnie wydarzyć w Poznaniu, bo tam był po prostu, te zawody od początku się tam dobrze dla mnie układały, ale tak właśnie przeważnie jest. Na tych zawodach indywidualnych zawsze wszystko tam idzie dobrze, a jak jest Ekstraliga, to no właśnie najczęściej te takie jakieś, jak już przynajmniej w mojej, ja tak mam, że te defekty się zdarzają. Tor w Węgrzech, jeździłeś tam kiedyś? Tak, jeździłem tam, eliminację do Mistrzostw Europy Juniorów. Wspominam dobrze, bardzo fajny obiekt, ale do tego jeszcze jest długa droga i aktualnie o tym nie myślę. Jesteśmy po trzeciej rundzie PG Ekstraligi. Fogo Unia Leszno zwyciężyła ze Stalą Gorzów 51-39, choć do połowy meczu wcale nie było, wynik nie wskazywał na to, że Unia Leszno wygra no dość wysoko. Spodziewaliście się takiej porażki wysokiej? No na pewno, bo tych nominowanych było na styku i na te biegi nominowane drużyna gospodarzy była u siebie, wiedziała co zrobić, jak się tor przesuszył, my nie, bo tak pasuje, to po co coś zmieniać i to jest właśnie to, jest ten żużel, że oni wiedzieli w ciemno, a my nie chcieliśmy zaryzykować, bo te biegi każdy z nas woził punkty i start, uciekli, już nie dogonisz nikogo dzisiaj w Ekstralidze, bo każdy jedzie podobną szybkością. Czy można stwierdzić, że do połowy meczu decydował właśnie tylko i wyłącznie start, że ta zewnętrzna część toru no dosyć późno zaczęła chodzić, że się tak wyrażę? No tak, taki był, widzę tutaj zamysł gospodarzy, start przyczepny i do półtoru nasypane. Zawsze ten płot niósł, jak ja tutaj jeszcze jeździłem, a teraz no, zmieniły się linie tutaj, widać dobra praca trenera i zawodników, bo to już nie jest Leszno, że można orbitować tak jak ja czy Bali kiedyś, bo tam po prostu się traci, widać tu było, że gdy Janusz mnie tu wyciągnął na płot w 14 biegu, to już było po mnie, a normalnie gdy mnie tam ktoś wyciągał w latach poprzednich, to szło coś nadrobić, a zjazda do półtoru. Gratulacje Lesznu za wygrany mecz i za to, że potrafili tak zrobić pod siebie. Ze swojego wyniku indywidualnego jesteś zadowolony? 8 punktów na twoim koncie? No jest coraz lepiej, nie przywożę zer. O to chodzi i na pewno już od przyszłego meczu będę chciał wygrywać wyścigi, bo mam ciężkie wejście w sezon. Dopiero był trzeci mecz, czwarty mój mecz praktycznie, a mamy maj, więc teraz będzie Szwecja. Coraz więcej turniej, ligę niemiecką także podpisałem, więc będzie coraz lepiej. Czyli można powiedzieć, że twój słaby początek sezonu to właśnie wynik tego braku objeżdżenia? Mi się wydaje, że każdy podobny ma brak objeżdżenia, tylko kto trafił silnikiem, ten wozi punkty, a kto nie trafił, ten jeździ z tyłu. I każdy mamy na ten dzień dzisiejszy podobny poziom objeżdżenia, ale tak jak mówię, jest dzisiaj bardzo ważne dopasowanie motocykla do toru, a gdy tego nie ma, jest ciężko. A mógłbyś się odnieść do tego, że rozdanie, że tak naprawdę zostały rozdane miejsca do eliminacji Grand Prix. Mógłbyś się jakoś do tego odnieść, czy wolałbyś tego tematu nie poruszać? Nie, no po co sobie narobić wrogów? Każdy wie jak jest. Lata mi lecą, na pewno szkoda, że mi odebrano szansę, bo lubię Torf Goriczan i tam już wygrałem raz challenge. No ale kto został nominowany, niech jedzie, powodzenia i ja będę walczył w przyszłym roku. Dziękuję bardzo, powodzenia.